Wydaje mi się, że przede wszystkim to, co udało nam się tutaj stworzyć w ramach tego dwudniowego spotkania roboczego, to stworzenie jakiejś takiej bazy listy organizacji, które działają w tematyce zwalczania mowy nienawiści i które są organizacjami eksperckimi w tej materii. W związku z tym no to jest wartość sama w sobie, tak, że te organizacje wnoszą swoją wiedzę, swoje umiejętności, swoją praktykę do działania w ramach koalicji i do całej kampanii przeciwko mowie nienawiści i że te organizacje również się zobaczyły, że tak jakby zobaczyły, że istnieje gro jakichś takich instytucji, które tą tematyką już się zajmują i które w związku z tym, że w tym momencie już o sobie nawzajem wiedzą i wiedzą, że są chętne do współdziałania, mogą podejmować właśnie jakąś działalność wspólną, czy to w ramach kampanii, czy to już może jakichś późniejszych akcji. Kampania No Hate jest kampanią bardzo ważną. Nie bez pardonu zajęła się nią Rada Europy. Będziemy starali się skupiać na działaniach w sieci, walce wszelkiego rodzaju przejawami nienawiści, agresji słownej. To jest takie pole, na którym tych działań nigdy za wiele. Polska ma jeszcze wiele do zrobienia i to jest naszym celem. Bardzo się cieszymy, że możemy przystąpić do kampanii Bez Nienawiści w internecie. Chcielibyśmy wezwać polskie władze do ratyfikowania konwencji protokołu dodatkowego o walce z rasizmem w sieci. Ogromnie się cieszymy, że tu jesteśmy po to, żeby wspólnie radzić, jak przekonać młodych ludzi, ale nie tylko młodych, że agresja nie jest trendy, że warto agresję zamienić na asertywność. Będziemy chcieli ze swojej strony wszelkie możliwe działania i akcje podjąć, wspierać innych w tym, aby promować serdeczność w sieci, serdeczność poza siecią, bo im bardziej życzliwi będziemy dla siebie, tym ten świat będzie dla nas wszystkich światem bardziej przyjaznym. To spotkanie pomogło przy doprecyzowaniu jakichś problemów istniejących w tej sferze, tak? Jak się zbiera tak duża grupa organizacji, z której większość jest organizacjami zajmującymi się jakiegoś rodzaju praktyką, praktyczną walką z tym problemem, no to wiadomo, że tak jakby łatwo jest dojść do wniosków wspólnie wtedy, jakie są kluczowe problemy w tej sferze. I sprecyzowanie takich wniosków i opracowanie no, jakichś propozycji rozwiązań, które będziemy wdrażać w miarę trwania kampanii, myślę, że to jest coś, co jest największą wartością tego, co udało nam się tutaj dzisiaj i wczoraj osiągnąć.